Czarnokolcy, mówca umarłych i Lord Jaraxus. Czarnokolcego mam już zaliczonego, Jaraxusa tym bardziej. Co stoi wyżej? Wyżej stoi aktualnie Deathspeaker, ale niewiele. Czym bardziej wolę grać? Chyba demonami. U mnie strasznie irytują kolce zwierzę, bo nigdy nie mogę niczego dobrać do nich sensownego. Chłopaki i dziewczyny, macie jakiś pomysł na biznes? Szukam jakiegoś pomysłu, co mógłbym sobie otworzyć fajnego. Nie mogę niczego wymyślić. Może tym razem zrekrutujesz jakieś smoki? Takie? Nie, wezmę takie. Demon, znaczy niewiele mi tutaj da. Aby nie dużej ilości hajsu. No wiem, ale jak? Po co się zakładać nowe, by grać właśnie w ustawki? No chyba się opłaca, jak chcesz grać. Zrób własną grę. No nie mam pojęcia, jak się to robi. Może żarcie. Nie. Wiesz, z żarciem jest taki problem, nie? Jak nie wiesz co robić, to otwierasz jakąś jadłodajnię, nie? I nawet byłbym w stanie o tym pomyśleć, ale jak ja sobie przypomnę przejścia z tym wszystkim, to mi się chyba kurde nie chce, tak mi się wydaje. Przecież nie, kurde, z jednej strony to nie jest głupi pomysł, ale... Nie, raczej średnio. Słyszałeś pewnie o nowym wieśku? Tak. I Samu i Rafon też w gastro idą. No wiem. Znaczy nie wiedziałem, że Rafon idzie w gastro. Wiedziałem, że i Samu idzie. Ale nie, 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 bo... Chyba nie gastro. Zresztą jakbym bacie powiedział, że chcę gastro otworzyć po tym, jak ona się oglądała Magdy Gessler, to by mnie pierdolnęła w głowę i tyle by z tego gastro było. Batka jest antygastro bardzo. To sidło. Ja nie mam pomysłu ani pieniędzy, ale mam dobre chęci. Jakbyś miał pomysł, to jeszcze może i, ale z dobrymi chęciami to nie wiem, co zrobimy. Nie, bo ogólnie chcę bardzo postawić na dywersyfikację źródeł przychodu, że tak to nazwę. I mam już 4 projekty. I chciałbym wejść w kolejne gdzieś w tym roku, ale totalnie nie mam pomysłów co. Och, no, zagrałem. Może zakład pogrzebowy? No, myślałem o tym nawet. Tylko problem jest taki, że totalnie nie mam bladego pojęcia, jak się za to zabrać. Ale w sumie nie głupie. Zróbmy tak. To zawsze jeszcze NFT z randomowymi mordami. Dolej wodę z kranu u butelki, sprzedawaj jako zdrowiająca woda święcona. Moje umiejętności pierdolenia odrzeczy są dosyć ograniczone. Więc niestety średnio. To widzę. Co sądzę o NFT?
to dosyć rozbudowany temat. Nie mógłbyś trochę bardziej konkretniej spytać? Czy oczekujesz odpowiedzi? Sądzę, że NFT jest spoko, jak się je dobrze użyje. Ale wydaje mi się, że no, trochę ta rozmowa do niczego nie zmierza, więc... O, ktoś tu kseruje mój build. Myślisz, że warto inwestować, czy będzie bubel, co po paru latach zniknie, jak to miał zarobić, na tym zarobi? Dobrze, że jesteś z powrotem. Podać ci coś? No, nie chcę niczego z tego kupować. Boże, co za bida, kurwa. Czy myślę, że warto inwestować? Myślę, że tak, warto. Czy będzie bubel, co po paru latach zniknie? Też jest to możliwe. A kto miał zarobić, na tym zarobi. To też jest możliwe. Co to jest NFT? Certyfikat posiadania czegoś w internecie. W skrócie. Kurde, muszę wreszcie wytargać komputer na dwór, przedmuchać go, bo ma kurzu tyle, co szkoda gadać. Wymienić dyski twarde. To co, ruszamy zawojować... Czy dyski twarde mogą się zużyć? Z tym, że w jakimś tam skanerze do tego, czy są zużyte, czy nie, pokazuje, że nie są. Ale jak widzę, jak te dyski wolno czasem wczytują się, to kurwa coś mi się wydaje, że jednak są. Piękny lustrzyk. Trzeba przyznać, że zdumiewający. Jaki masz dalszy plan? Twój ruch. No kpisę, no naprawdę, kurwa, nie dostaję demonów. Teraz dostałem, no wspaniale. O Jezu jedyny, mnie ta gra czasem triggeruje. A nie masz ich przepełnionych? Nie. Znaczy, w tym momencie tak, ale jak sprawdzam, to nie. Otóż to, NFT nierówne, są gówniane obrazki Linkiewicz bez żadnej wartości, które nie mają zastosowania, ale są projekty, które mają sens, na przykład gry oparte o NFT, gdzie kupujesz, losujesz postacie, przedmioty, zarabiasz jakąś kryptowalutę grając, a jak trafi ci się dobra postać, przedmiot, która potrafi zarobić więcej krypto, to masz szansę sprzedać je z zyskiem. No, mniej więcej. Mniej więcej tak to wygląda, no to... Jeszcze problem z takimi pytaniami jest taki, że pytający nie do końca wie, o co pyta chyba, nie? I to tak ciężko jest odpowiedzieć czasem. To wygra NFT warte 500 tysięcy ze zwykły przecież print screen na klawiaturze. No w tym momencie to wygrało jedynie brak zrozumienia, czym jest NFT u ciebie. Ale to nie martw się, codzienność, to większość osób nie wie. Dysk HDD. A chcesz tego demona? No, nie chcę. Rozbudowywanie stołu jest średnio potrzebne. A to nie jest SSD, tylko HDD. Ale to też nie jest kwestia tego, że są przepełnione, bo tam jest wolne paręset gigabajtów, nie? Defragmentację robiłem. Mi chodziło o NFT, czyli te sporo warte awatary. No wiem, że tobie chodziło o NFT, czyli o te sporo warte awatary i mój komentarz tego się tyczył. Hej, zniukujmy se bohatera. Mówię. Jak stałem tak.
No to może po prostu już jest, są stare. No mają 3 lata i dosyć dużo gigabajtów zapisanych i tak dalej. Właśnie o to mi chodzi, nie? No bo ten dysk, ja nagrywam na nim filmy i ja potrafię tych filmów nagrać, no nie wiem, no w setki gigabajtów w ciągu dnia, to może przesada. Też patrząc na to, ile tutaj jest giga. No dobra, ale parędziesiąt gigabajtów w ciągu dnia potrafię, nie? I tak się zastanawiam, czy on się mógł po prostu, nie wiem, wytentegować. A próbowałeś w całości sformatować dysk? Właśnie nie. Nie próbowałem, bo nie mam co zrobić z danymi, które mam. Mam taki plan, żeby sobie kupić nowe dyski i po prostu ten przerzucić na bok, nie? Wtedy. Może poproszę częste używanie rejestry się trochę rozrosły. No właśnie o czymś takim myślę, nie? Co to są te rejestry? To jest na dysku twardym? Bo w ogóle z tego dysku znikło chyba 200 giga. W sensie jak se wezmę, zaznaczę wszystkie pliki, łącznie z ukrytymi. Zróbmy tak. Gówno tu pasycki. Zróbmy tak. No trochę to jeszcze potrwa. Lubię koty. Zależy, czy z piekarnika, czy z grilla. Ale z grilla tak. O, i wszystkie pliki na dysku zajmują 1,24 terabajta. A sam dysk... pokazuje, że zajętych jest 1,66 terabajta. Czyli... zajęte jest 400 gigabajtów kuźwa miejsca, nie wiem czym. A teraz rozłóż skrzydła i wznieś się w powietrze. Jak plik jest zapisywany na dysku, to jest dzielony na małe fragmenty, a indeks tych fragmentów, aby je poskładać ponownie, zostaje zapisane w rejestrze dysku. Defragmentacja pomaga układaniu plików w grupy, aby indeks szybciej je wyszukiwał. Ale defragmentować to raczej defragmentowałem dyski, tak mi się wydaje. No nie wiem, dobra, mniejsza z tym. I tak muszę zrobić porządek w kompie. I planuję też się przerzucić na dyski szybsze trochę, więc jebać. Nie będziemy się tam ten mało istotnymi sprawami zajmować. Po
którą mamy godzinę? Późną, niestety. Ja polecam Revo Uninstaller. Jak usuwasz programy, to wysłuchuję też pliki i rejestr. A, to mam. W sensie nie to, ale też mam jakieś takie programy do usuwania. Nie strzelaj we mnie. Oj, draniu, nie strzelaj. Pan pustki. No spoko. Weźcie, zabijcie to strzelające działko, co? Mówicie, że darujecie działku życie i pozwolicie, żeby was postrzelało. Bardzo sprytnie. Bardzo sprytnie. Dobra, dawaj toperza. Nie dałeś toperza. Czy ja chcę tego sobie kupić? A już niech będzie to. To dobry moment na wynajęcie nowych stronników. Zabójcze te demony. No normalnie patrzysz, kurwa, i nie wierzysz. Jak się nic nie wpada fajnego. Ech. Echu, echu, echu. Grzechu, grzechu, echu. Kurde, zjadłbym coś. Zjadłem dzisiaj tylko kawałek ciasta i dwa hot dogi. Jest za wcześnie, by tracić nadzieję. Zdrowo. A co w tym niezdrowego? Potężny tkacz gniewu. O nie, nie zabiłem gościa. Chyba wszystko. A jakieś takie konkretniejsze wiadomości niż jakiś ogólny bullshit? Czy ja chcę kupować tego? Ale po co mi ją? Nic mi to nie da. Nie, chyba nie chcę. Dobra. Nie liczymy na tego. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak. W sumie może jego powinienem. A nie, miałbym. A nie, miałbym miejsce. W sumie chyba jego powinienem zjeść. No i zróbmy tak. I teraz dostaniemy nietoperza. Oczywiście. W związku z czym wypierdzielamy tego. Uh-huh.
Ciasto i hot dog. No, czyli wszystko. Ale co jest w tym niezdrowego? Bo nie do końca jestem w stanie zrozumieć. Sam przyznasz, że hot dogi i ciasta do zdrowych posiłków nie należą. Ała, naprawdę przegrywam. O Jezu. O Jezu. Czy hot dogi i ciasta do zdrowych posiłków nie należą? No nie wiem, no nie widzę w tym jakiejś turbo niezdrowego jedzenia.